Witam Was, moi kochani, cieplutko, serdecznie w kolejnym odcinku z gry Travelers Rest i witam Was w restauracji, gospodzie pod Łysą Bułą, której ja tutaj jestem właścicielem. Słuchajcie, dziękuję za wszystkie komentarze. Bardzo cieszę się, że tutaj Wilk Eugeniusz chyba napisał mi, że mam sprawdzić odcinek 13 live'owy. Jak, co ja tam zrobiłem, że ja mogłem... czekajcie, jak zrobiłem ten pokój do wynajęcia. I faktycznie tam było coś takiego, że pokój do wynajęcia nie potrzebuje być przypisany do żadnego miejsca, więc... Więc o to chodzi najprawdopodobniej, że jeżeli ja zmienię tutaj strefę z roboczej strefy, wykasuję tą strefę, to będę mógł wtedy zrobić pokój do wynajęcia. Spałem wyśmienicie, dziękuję. Proszę cię bardzo, panie, już sprzątam po tobie. Świtało, świtało się, kurka mi tutaj ześwitało, więc muszę jeszcze na nowe świtało wstawić. Zasyłamy łoże. Zmieniamy stolik, czyścimy, świtało dodajemy. Proszę bardzo, i jest git. Dobra, i widzicie, jak ja zmienię tą strefę, najprawdopodobniej, bo tak mi się wydaje, że o to chodzi, w inną. Tylko jeszcze nie wiem, co z drzwiami. O jena, świtało też tutaj. Brakuje świtało tutaj. Ojojojoj, ja nie mam tyle tych świeczek. Niedobrze. No niedobrze, jeszcze dwie mi brakują. Muszę kupić szybko świeczki. Ale też będę za chwilę musiał kupić łóżko. Czy ja już mogę kosić to wszystko? Jeszcze nie. Okej. Okay. Spoko loko. Więc wchodzimy tutaj do konstrukcji. I zróbmy tak. Piętro pierwsze. Przepraszam, tutaj pięterko. I zmieniamy strefę. Strefę wyczyścimy. Tą strefę całkowicie. Nie ma to już, tutaj nie ma żadnej strefy teraz. Czyli wydaje mi się, że jak teraz... Jeśli chcesz przeprowadzić zmiany i wyjść z trybu budowlanego, tak. Czyli jak teraz bym tam postawił łóżko, stół, jakieś graty, to będę mógł tam wynająć ten pokój. Najprawdopodobniej. Zaraz zobaczymy. Mam jakiś mały stół. Mam małą ławkę. Nie wiem, wezmę jeden z... Dobra, wezmę te stoliki, ławkę, ale chociaż... Chyba... Zaraz zobaczymy, czy to się da. Zaraz zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw. Teraz, czy jak ja tutaj postawię... To i to. Siódemka. Czy ja mogę postawić stół tutaj? Mógłbym. Okej. Okay. Czekajcie, bo to jest mały stolik. Ale dobrze, spoko. Zobaczymy ławkę. Kurka, ja kupię jeszcze łóżko. Chociaż nie wiem, bo to nie jest... Kurczę, nie mam pojęcia, czy coś tak da, ale zobaczymy. Ja kupię. Wezmę B, wyjdę stąd. Ja kupię łóżko. Łóżko. Dobra. Co jeszcze? Jakiegoś kwiatka? Może, czekajcie, meble, dekoracje. Tylko to trzeba wywalić. Dekoracje, tak? Chciałbym jakieś. Czyli na przykład kaktus daje 2, domowa lilia daje 12. Wow. Dobra, lilię. Jakiś może dywanik. Co byśmy postawili? Tam jeszcze kwiatki, może takie. Daje 5, ale lilia niech jest. Dobra. Małe drewniane okno daje 5.
Może bym duże drewniane okno też wstawił. No ale nie mogę. No to chyba, że jakieś latarnie. Albo lśniący ścienny świecznik. Jakiś obrazek, kurka, cokolwiek. Żeby tylko ładnie tam wyglądało. Bo ja nawet nie wiem, czy to się da, dlatego może na razie tylko lilie i... Na razie tylko to, łóżko i lilie. Świeczki miałem kupić. Świeczki. Ojej, na ich trzeba dużo kupić. Z 30 nawet. Dobra. Jak tam z jedzeniem wygląda sprawa? No, jedzenia mamy trochę. Mamy trochę. Kiedy przyjdzie lepszy klient? Nie wiadomo. Nie mogę zobaczyć innego roku, miesiąca? Nie, chyba nie. Zobaczyć, czy dzisiaj i jutro i zmieniam. I miesiąc nowy będzie. Dobra, teraz sprawa mojego tutaj... moich punkcików wszystkich. A więc tak, tutaj mogę jeszcze shish kebaba robić. Poznać. Tu mam wszystko poznane. No z tych to nic nie robiłem. Rzeczy, no i piwa różne. Destylacja, no to to poznamy. Dobra, jeszcze shish kebaba poznamy. Cyk. Tu mamy wszystko. No tych rzeczy nie robiłem w ogóle. No i tu jeszcze piwo sporo brakuje. Ale to spokojnie z czasem. Dobra, czy ja chcę go wstrzymać do domu? Nie, no chyba dzisiaj będziemy jeszcze otwierać. Tak mi się wydaje. Ja tak naprawdę czekam, aż przyjadą moje meble. W międzyczasie, o, idźmy do wody. Napełnijmy sobie wiaderko. Pełno już jest, super. Może wejdź, znajdźmy... gdzieś tutaj zawsze kopałem węgiel, o właśnie. Będziemy kopać węgiel. Przyda nam się. Mhm. No i jest trochę już tego węgla, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tutaj mamy kamienie, dobra, mieszadła, różne pierdoły. Tutaj mamy też sporo kamieni. Ale tego to ja nie będę tu odkładał, dobra. Tutaj mamy to. Aha, jeszcze możemy siać, ale na razie spoko, to zostawimy sobie. No, wydaje mi się, że niedługo będziemy mogli... Aha, chodźmy zobaczyć, jak tam wygląda sprawa z moim... cydr już jest. Wyleżakowany. Tak samo miód pitny, wyleżakowany. Czy mam jakiś inny, żeby dodać? Chyba nie mam. Ale zaraz zobaczę. O nie, zrzuciłem wszystkie sery. Ajajajajajaj, no dobra. Czy możemy dać jakiś inny do leżakowania? Nie mam tutaj już nic, tak? Dobra. Momento. Czy ja wrzuciłem tutaj... Zamówienie dostarczone, bardzo dobrze. Tu mam herbatki, tutaj nie mam żadnych alkoholi. Tu mam miód pitny, tu mam pusty kek. Tutaj nic nie mam, więc tak, tutaj wrzucimy też miód. I tutaj wrzucimy cydr. Dobra. Zamówienie dostarczone, więc chodźmy zobaczyć, czy wszystko, czy też świeczki też przyszły. Jeszcze świeczki, nie, droże destylacyjne, gorzelnie, a to tego jeszcze nie wziąłem w ogóle, nie? Czekaj, wszystko weź. Znaczy jeszcze świeczki, trzeba poczekać na świeczki, ale to świeczki przyjdą za chwilę pewnie też. Dobra, to chodźmy zobaczyć, czy da się teraz to łóżko tu wstawić. Czy to będzie działało w taki sposób, jak ja chcę. To... i roślinkę. Aha, jeszcze świecznik muszę postawić. Kurka. Dobra, poczekajcie. Najpierw łóżko. B7.
Mogę, mogę. Spoko, roślinkę. Nie, nie chcę na tym, to tutaj. No i co? I teraz jeszcze oświetlenie, nie? A mogę to zabrać? I to jest jakieś oświetlenie, nie? Kurczę, wydaje mi się, że to nie działa w ten sposób. Chyba, że drzwi robię złe. Muszę chyba jeszcze zmienić drzwi na inne. Coś mi się wydaje. Jeszcze świeczki przyszły. Spoko, grzelnik gdzieś muszę postawić, a to pewnie w piwnicy najlepiej. Wezmę... to. I z tym chcę przenieść to do tamtego pokoju. B, siódemka. No B. No, siódemka. I niech sobie to wisi. Dobra. B wyłączamy na razie. Zróbmy świeczusie. B. Świeczka. Tu. No i kurczę, to nie traktowane jest jako pokój jeszcze. Czy ja coś źle robię? Dobra, spróbujemy drzwi zmienić jeszcze. Bo być może te drzwi są złe. Czy o to chodzi? Pierwsze piętro, dobra. Drzwi. Dobra, i to są te drzwi. Nie mam wystarczająco zaprawy. O ty. Anuluj. Tak. Czyli zaprawę muszę zrobić. Mi się wydaje, że dobrze robię. To drzwi trzeba wymienić jeszcze. Zaprawa, co potrzebujesz? 4 takie kamienie, 2 takie kamienie i woda. Ojej, ojej, czy ja mam takie kamienie? Mam taki kamień. Jeden taki kamień. Potrzebuję 2 takie i 2 takie, cięte. No to teraz będziemy stukać w kamienie, no super. No weź, wal w kamień. F. No, kop. Dobra, mamy kamieni trochę już. Spoko, no już, daj, 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 daj. Jeszcze tutaj tego wykopaj. Wykop, wykop, wykop. Dzisiaj nie otwieramy. Najwidoczniej. To teraz tak, stwórz 2 takie kamienie. To szybko pójdzie. Bo potrzebuję do zaprawy 4 takie... Nie takie kamienie! O, anuluj. Taki kamień. I 4 takie. Dobra, to czyli jeden taki jeszcze się robi. Dobra, dobra, dobra. To się zrobi, będę miał. Dobra. I teraz zaprawę. Robimy. Miejmy nadzieję, że ona się szybko zrobi. I mam nadzieję, że starczy mi tej zaprawy, żeby te drzwi postawić. Bo jak nie, to będziemy... O kurka, znowu... Ale tamten bierze pieniądze za to, że stoi, nie? Kurka! Zapomniałem go wysłać do domu. Ej, ty! Ja dzisiaj nie otwieram, weź idź do domu. No co za koleś. Ej! Do domu idź. Kotek. Kurka, bierze kasę i stoi, nic nie robi, no. Dobra, zaprawę murarska już jest. Otwórz tu. 4. Gdzie, ile mamy tych zapraw? Ty, jak mało. 4. Ile ja potrzebuję na drzwi? 4 zaprawy. Ile ja na drzwi potrzebuję? 4. Chyba. 4 zaprawy. Jest.
Okej. I co? Jest to pokój akceptowany? Drzwi do pokoju na wynajem, dobra. No. Jestem ciekaw, czy to pokój jest spoko na wynajem teraz. Czekajcie, B. Bo brakuje mi tutaj o. Weź tą świeczkę tu. Weź tą świeczkę tu. Weź tą świeczkę tu. No. Niech się świeci. I co? I też jest na wynajem. Jest na wynajem. 16, dobra. Czyli trzeba go ładnie udekorować jeszcze bardziej. Subcio. Dobra, dekorujemy. Co byśmy tam posem. Tutaj nie wiem, czy stąd zabrać, czy za nowe rzeczy. Nowe rzeczy nakupuję, nie? Nowe rzeczy nakupuję do niego. Dywanik. Czerwony dywan kudłaty. Nie. Jaki dywan kupimy tam? Jest podwójnie duże drewniane okno. Wezmę. Bo to daje aż ile? 15 komfortu. Teraz. Co byśmy tam postawili? No, dywan jeszcze może, nie? Jakiś. To. Stara wycieraczka, to niech. Szykowny czerwony dywan. 13 komfortu. Niebieski, fioletowy. Damy. Teraz jaki kolor byśmy chcieli? Zwykły, nie? My chcemy szykowny. Niebieski. Niebieski, szykowny, duże drewniane okno. Dobra, na razie tak. Niech to przyjdzie. I wtedy przeniosę tylko tą. Kurczę, gdzie to przeniosę? Uhuhu, okno mi całe zajmie. O jacie. Stół, krzesło, świtało, łóżko. Postawimy jeszcze ten też szykowny. Kurczę, to by mi tutaj przeszkadza trochę. Ach. No cóż, cóż. Jakoś się uda. Będzie trzeba okno jakoś przenieść może albo coś. Spoko, będzie dobrze. Czy moje uprawy. Ja wiem, że ja sprawdzałem, ale jeszcze nie. 17. Co teraz porobić? Mógłbym jakieś żarcie, nie? Zrobić na następny dzień. Chociaż mamy tego jedzenia dosyć. Ale wiecie co? Ja nie mam żadnego do leżakowania. Chyba alkoholu. Czy ja mogę to zrobić? Mamy staki pleśniowy. Ser z takim i z takim? Łojacie, to dopiero będzie ciekawostka. Czy ja mogę zrobić pićku? Miód pitny tylko. I ferment zbożowy. Ferment zbożowy i ferment melasy. O kurna. Z cukrem. Co to jest? Czy ja chcę miód pitny zrobić? Ja chcę miód pitny zrobić. Z tym. I. Oje, no ile tych gruszek mam? Mogę je razem, czy nie mogę je zestakować? A nie wiem, dobra, niech się robi. Dobrze. To w takim razie chyba już na tyle. Zamówienie jeszcze niedostarczone. Zamówienia. Tutaj są jakieś pierdoły, chcą, ale to są słabo. Wino różowe 122 XP, ale wiecie co, jak oni mi teraz dają 200 XP, jak przychodzi VIP, a tak to 100 coś, to to.
Wolę im sprzedać. Zatrudnij barmana. Odwołaj sprzątacza. Nie, no nie, no sprzątacz niech jest. Zatrudnij... No to akurat pomoc domowa to jest mało potrzebna. Ale... 15 za pokój do wynajęcia, przecież tylko, że parę chwilę posprzątam. Ja sam sobie posprzątam. Barmanem jeszcze też mogę się sam pobawić. Dobra. Czy będą się pościnać tych drzew, bo nasadziłem ich pełno. No, przydałoby się pościnać te drzewa, dużo ich jest. Ale co tam, spoko. Ojej, no ja bym chciał już... Weźcie szybciej mi tutaj przynieście tego, mój dywanik. Jeszcze moment, co ja mam w ogóle w plecaku? Bo ja może tu coś muszę się wyładować. Ten jęczmień cudowany, droże destylacyjne, to mi niepotrzebny kamień. Ławka, mała ławka. Kek to się przyda, pusty słoń to się przyda. A gorzelnię miałem postawić, o kurka. Nie tu. Gorzelnie tu. Właśnie. Lecimy po ser. Co się zrobił? Lecimy na dół, do piwnicy. I stawiamy gorzelnie. Ona musi być na dworzu. Obróć. Tak. Najwidoczniej na dworzu. B. Wyjdź stąd. O ja! To w takim razie, czekajcie, tylko ser wrzucę. Tu. Zamówienie dostarczone. Dywan i okno. No i tą gorzelnię muszę postawić gdzieś, nie? Gdzie ona może stać? Gdzie ja kładę taką gorzelnię? Jeszcze raz. Nigdzie nie mogę jej postawić. Dlaczego? Nie mogę. To gdzie taka gorzelnia stoi? Kuchni? W kuchni. O kurka. No to tak trochę mi teraz pokrzyżowało plany. Bo ja nie mam gdzie tego wstawić. No dobra, ale czekaj, a w piwnicy? Jeszcze raz. Wejdź do piwnicy, bo coś mi się wydaje, że może mogę, co? B. Nie. To w tym pokoju, który przerobiłem właśnie na ten... Na... pokój do wynajęcia. Mogłem na pewno postawić gorzelnię. No cóż, cóż, na razie niech sobie leży. Postawimy ją innym razem. Teraz idę pokój zrobić. Wydaje mi się, że jak będę miał trochę więcej czasu, to... po farmie trochę drewna, kamieni, zrobię większy, jeszcze jeden pokój. To muszę przenieść. Przenieść na razie gdzieś tu. To. O, mogę tu postawić. To. Tu. Wow, 44 ma komfort. To nad łóżkiem, żeby tak tutaj może. A co tam, nie?
Czy ja mogę to postawić gdzieś tu? Nie, na ścianie musi być. Na razie niech tak jest. To okno nie pasuje mi za bardzo. W tym miejscu. Chyba że... Czekajcie, zrobimy inaczej. Tak może być. A żeby było równo, to przeniesiemy to też wyżej. O. Jest git. Dobra. Spoko. No, jak ładnie. Idziemy spać. Nie zasłałem łóżka tej nocy. Idę spać. No i zapamiętamy. Oczywiście, że zapamiętamy grę. Zasłamy łóżko. Odbieramy to. To idzie do leżakowania. Okej. I gdzie to jest? Tu. Niech sobie leżakuje. Serki tam niech sobie też dochodzą. O, już kolega przyszedł, widzę. Ja pójdę szybciutko pozbierać moje zbiory. Patrzcie, ziemniaki, cebula, pory. Cyk, 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 cyk. Rozmaryn. Pięknie. O. Spoko. To teraz, co my tutaj mamy jeszcze? Na razie nie to. Weźmiemy pomarańcze. Wszystkie. Pod ósemkę. Truskawki. Wszystkie. Pszenice. Wszystkie. A to na razie zostawię. Nie pszenice, szałwie. A pszenice zostawię. Dobra, dobra, dobra. Sadzimy, sadzimy. Czekaj, czekaj. O Jezusie. No dobra. Źle zrobiłem. No dobra, to niech jest w ten sposób. No trudno. No tak niech będzie, no co? Niech jest na razie w ten sposób posiane. Czyli będę musiał jeszcze tamto wziąć. Dobra, i tam mi została jeszcze pszenica, nie? Tak. Jeszcze pszenicę posiejemy. Spoko. Jak dobrze, że tego podlewać nie muszę. Uprawa. O, znaczy, o, wiśnia. Tego nie miałem. Tego jeszcze nie miałem. Jedna. Wiśnia, tymianek, pszenica, pomidor. O, pomidora długo już nie było. Pietruszka, melon. Nowe rzeczy. Mango. Wow. Limonka. To już są normy. To już są normalne. Jabłoni, nasiona? A, no tak. No jabłka były. Pap chili. Dawaj. A co to jest brzoskwinia? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziewięć, dziesięć. Banan. 13 aż, no dobra, 10 po 10 na razie. Cyk, jest. Zamówione. Ósma. Czy my otwieramy? Mamy jedzenie? Coś tam jest. Alkohol jest. No dobra, to otwieramy i zarabiamy. Otwieramy i zarabiamy. Dzisiaj jest który? Ostatni dzień miesiąca. 8:20. Lecimy. Wynająć pokój chcesz? Nie, ty chcesz... Które? To? Ten miód pitny, proszę bardzo. Ten... Je, no zaczynają od miodu.
Łóżko. Pokój do wynajęcia, który byś chciał? Pokój drugi chcesz? Proszę bardzo. Kiełbasa, ogórki. Kiełbasa. Miód, już podaję. Ogórasy. Pokój drugi. Proszę cię bardzo. Ogórasy. Proszę bardzo, dżemik, tutaj gularze. I co tam jeszcze było, już nie wiem. Ser, proszę, o sery jak najbardziej dla was są, tak. Zczęstujcie się, jedzcie. Herbatki, dżemiki. Także. O, 122. No ładnie, dziękuję ci bardzo. Kura, kiełbasa. Jest git. No, jestem ciekaw teraz. Miód pitny już podaję. Co będzie ten nowy, co nowy update przyniesie nam? O, dwa cajdry. Proszę bardzo. Herbatka. I serek, proszę. Cydr. Dobrze. No to jedzcie. To jest schaby, nie schaby, miód pitny. Ale nie ten miód pitny teraz. Dobra. Ile za niego weźmiesz? 3,11. 3,57 sery. 6,41 ser ten. Ten, bo same trzy składniki lepsze, nie? Ten ser z trzema serami, czyli ta deska z serami różnymi, to no ładnie kosztuje. Cydr chcesz, tak? Proszę. Proszę, gulasz. Słoik dżemu. To zamówienie dostarczone. Czyli. Czyli te wszystkie nasiona już przyszły. Ktoś tam akurat przyszedł. Cyk, 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 cyk. Dobra, wracamy. No i ten ser. Teraz ta deska z serem to ile za 6, tak? 6,41, no. Bo są aż trzy różne rodzaje sera. Świetnie. Dobra, to. No dobra, już idą to. Dobrze. Proszę. Cydr dla pani. Proszę. Ta pani też chce cydra. Razy dwa. I miód. Proszę. Proszę. Cyk i cyk. I świetnie. Poczekaj sobie tam ktoś, gościu. Ja idę oddać swoje nasiona do skrzynki. Idę, bo gości będzie pełno. Już tak, stoją. O Jezu, jaka kolejka się zrobiła. Już podaję, podaję, podaję. No, spaduwa. Proszę, proszę. Ja bym nie był chyba dobrym sprzedawcą, ani ten, jak ja tak traktuję gości, mówię, spaduwa. Co on chce znowu? Pewnie bym nie był dobrym sprzedawcą, karczmarzem. Czy tam. No. Bardzo brzydko traktuję klientów, widzę. No, okej. I miód, tak? To już podaję. Miodzik, serek, proszę. Proszę, proszę. Miodzik i serek. Proszę. I proszę bardzo. No. Jak ładnie. To niech oni tam sobie jedzą. Cydra chcesz. Dobrze. I dżemik. I kaczuszka.
czy tam kura. No trochę jeszcze jedzenia zostało, także kupujcie, kupujcie, bo jutro nie będzie. Kiełbasa, proszę. Odpukać, nikt się nie kłóci. Powinienem zdjąć buty, było napisane. No wiesz, ja wiem, że tu czysto, no ale zdjąć butów nie musisz jeszcze. Na razie. 123 to ładniej wydaje mi się. Ty? A ty chcesz miód, tak, już podaję. Kiełbasa, gulasz. 109, 123. Miód. Już podaję. Co pani by chciała? Herbatę i ser, proszę. I kiełbasa, proszę. I gulasz, proszę. I gulasz, proszę. Rybcia, proszę. Normalnie można się zakręcić w głowie od tego, co się dzieje na ekranie. Nic? Pan? Ser, proszę bardzo. Ach, się zdecydował jednak, wrócił. Wrócił, żeby zamówić. Spoko. Co my mamy? No jeszcze trochę tylko, ale nie za dużo tego jedzenia. 15. No jeszcze troszkę i będę kończył. Och, ty, kolejny kasiorę zabrał. Gulasz, proszę bardzo. Herbacia też, jak najbardziej. I co? Smacznego, nie? Ogóraski. No brawo. Cydra chcesz. Spokojnie, spokojnie, już podaję. I się kłócić zaczynają. No co za diabelstwo. Dwa cydry. Ale najpierw tu. Już, nie tupaj nogą. Okej. Proszę bardzo. O, już tupa nogą. Ty chciałeś miód. Dobra, proszę. Ogórasy. Rybcia. Proszę, proszę. Herbatka. Gulasz, ryba. Gulasz. Ojeja. Ile tego jeszcze jest? No dużo nie zostało. Herbaci, parę gularzów i tyle, nie? I zaraz koniec jedzenia. Do picia też tylko zostało trochę cydru i trochę miodu. Ten kek mogę zabrać. Miód? Proszę. I dla ciebie też proszę, jedzonko. Spoko, proszę, gulasz. Ryba. No, teraz już naprawdę mało zostało. 56 już reputacja, słabiutko. Spada, spada. Teraz to trzeba zamykać chyba, bo kiepska reputacja. Zanim pójdzie negatywna, 97, no to... Gulasz. Pieczeń. Idziesz zamówić. Dwa miody. Raz i dwa. Proszę, 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 proszę. Uspokój się. Gdzie ty idziesz? Wlazła mi za barno. O, już idą te zwykłe owsianki, więc nie ma co, trzeba zamykać. Owsianki zwykłe. Miód. Dobra. Cyk, cyk, cyk i cydr dla ciebie. Ja bym chciał zamknąć. Nie przyłaście mi już po owsianki. Miód. Proszę. Nie, owsianki nie sprzedaję już. Proszę, dla was i koniec. I spaduwa. Do domu.
Ileż można. Uff. No i zobaczymy, jak reputacje polecą. No, 80 słabiutko. 60, 39, 30, teraz już słabo. No 101 ktoś dał, to dobrze. Dobra, ty już nie będziesz sprzątać, to do domu uciekaj. Dobrze, moi kochani. Całe jedzenie zużyliśmy. Herbatki tylko zostały. A więc następny odcinek to będzie gotowanie. I będę chyba miał zamknięty cały, bo mi się już nie chce. Cały dzień nagotuję sporo i przygotujemy się na... To jest następny trend. Na razie nie wiem, jaki będzie kolejny dzień, ale cóż. Czas spać? Znaczy może jeszcze nie spać, ale nie chce mi się już gotować. Stoły są wyczyszczone. Gotować będę innym razem. Teraz zakończę odcinek i idę spać. Dziękuję wam, moi kochani, bardzo ciepło i serdecznie za to, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam. I widzimy się, słyszymy się niedługo w następnym odcinku. Pa, pa!